Coś się stało? Coś się stało? Coś się stało? To co się stało? Jak to było? To było tak. Widziałam ją, tańczyła, śmiała się, zachowywała się zupełnie jak wszyscy i wyraźnie dawała znać temu chłopakowi, że nie chce w ogóle jego towarzystwa. Wydawało mi się, że... nie wiem, jakby to powiedzieć. Trochę prowokowała. Mógł ktoś źle zrozumieć. Nie no, wcale nie zwracała na siebie uwagi. Ale czy on ją do czegoś zmuszał? Nie wiem. Nie no, dzisiaj każde zachowanie można potraktować jako przemoc. Skąd wiem, że nie prowokowała? Bo wyglądałam tak samo? I co? Ja też prowokowałam? Co to w ogóle za pytanie? Nie chciałbym nikogo oskarżać. Nie wiem, co zaszło. To nie jest takie proste. Ktoś mówi coś. Ktoś inny coś innego. Stop! To nie ma nic skomplikowanego. Każda sytuacja, w której ktoś zmusza drugą osobę do czynności lub do zachowania bez jej zgody, to gwałt. Nie oznacza nie. Nie ma tutaj okoliczności usprawiedliwiających czy łagodzących. Ale... nie! Po prostu nie ma dyskusji. I dziś porozmawiamy właśnie o tym. Gwałt. Zmuszenie do obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności przez jedną lub wiele osób posługujących się siłą fizyczną, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę. Według statystyk policji w latach 2010-2019 zgłoszono 13 577 gwałtów. Trudno jest jednak określić, jaka jest naprawdę skala przestępstw seksualnych, ponieważ w statystykach są tylko te, które zostały zgłoszone. Policja szacuje, że każdego dnia ofiarami gwałtów może być nawet 200 kobiet, z czego do kartotek trafia tylko kilka przypadków. W statystykach najwięcej gwałtów, bo aż ponad 70%, odnotowuje się w miastach. Według tych samych danych najczęściej dochodzi do nich w mieszkaniach, domach, a sprawcami są najczęściej osoby bliskie, znane ofiarom. Pozostałe miejsca to lasy, skwery, ulice, parki i samochody. Pamiętajcie jednak, że wciąż mówimy tylko o przestępstwach, które zostały zgłoszone i odnotowane przez policję. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ofiary nie zgłaszają się na policję? Po pierwsze, z obawy przed zemstą sprawcy. Fakt, że to osoba z bliskiego środowiska, nie pomaga. Ofiara boi się sprawcy i stygmatyzacji środowiska. Jasne. Często jest tak, że sama chce, a potem nagle ofiara. No właśnie, o tym mówiłam. Obwinianie ofiary to obarczanie jej winą, która zdecydowanie leży po stronie sprawcy. Niestety gwałt tłumaczy się wieloma stereotypami, takimi jak na przykład, że winny jest alkohol, że to dziewczyna prowokowała, że przecież wystarczy spojrzeć, jaką miała krótką spódniczkę, że na początku było miło i sama chciała, a potem zmieniła zdanie, no i że kobiety lubią seks pod przymusem. Zapomnijcie o tym. To między innymi niska świadomość i brak edukacji odpowiadają za to, że do gwałtów dochodzi nawet na randkach. No i rzeczywiście, ona mu w sumie chyba wysyłała sygnały, to znaczy wydawało mi się, że się do niego przytulała. Tańczyli blisko, trzymali się za rękę, uśmiechała się do niego, coś mu szeptała. A jeśli to było zupełnie inaczej? Jak to? Substancje zawarte w tabletce gwałtu dają sprawcy możliwość całkowitego kontrolowania zachowania ofiary. A jeśli ona wcale się do niego nie przytulała, tylko próbowała uwolnić z jego uścisku? On był natarczywy, ona nie chciała robić afery, było jej głupio, myślała, że sobie poradzi, próbowała mu spokojnie wytłumaczyć, że nie jest zainteresowana jego propozycją. To jeden ze sposobów zmuszenia osoby do zrobienia tego, czego chce sprawca. Rozpuszczona w płynie nie ma ani zapachu, ani smaku, ani nie zmienia koloru napoju. Działa po około 10-15 minutach, alkohol jeszcze potęguje jej działanie. Osoba pod wpływem na początku chce się bawić, ale za chwilę zaczyna tracić świadomość, przez co potem nie jest w stanie wiarygodnie opisać tego, co się stało i wskazać sprawcy. A ten czuje się bezkarny. Czyli to, co uznaliśmy za prowokację, było... tak, skutkiem pigułki gwałtu. Strasznie mi wstyd. Zawiedliśmy na całej linii. Ale ja nie wiedziałam. Ale powinniśmy zareagować. Nie mogliśmy. Mogliście.
Chodźcie, pokażę wam, co robić w takich sytuacjach. Wiecie, co to jest pigułka gwałtu? No, prawie wszyscy twierdzą, że wiedzą. Dlatego tutaj mamy objawy. I z nich wybierzcie te, które waszym zdaniem występują po właśnie zażyciu tej pigułki. Płytki oddech, rozbiegany wzrok bez reakcji źrenic na światło, niekontrolowane ruchy, a nawet drgawki, wymioty, bardzo wolne bicie serca i śpiączka. Tak, wszystkie objawy, które widzicie na tablicy, to efekty działania pigułki gwałtu. I jeszcze właśnie może być amnezja i utrata świadomości, dlatego sprawcy czują się bezpieczniej, że ofiara ich nie będzie pamiętać i nie będzie pamiętać tego, co się stało. Dobra, to teraz dowiedzmy się, co robić w takich sytuacjach. Kontrolujcie stan przyjaciół i reagujcie. Jeśli wasi znajomi zachowują się inaczej niż zwykle, nie bagatelizujcie tego. Wyprowadźcie osobę, która zachowuje się dziwnie. No i co sądzicie? Wyprowadźcie znajomego na zewnątrz. Jeśli to wy czujecie się źle, poproście znajomych o pomoc. Wezwijcie pogotowie. W przypadku niepokojących objawów zawsze wezwijcie pomoc. Zawiadomcie rodziców, a jeśli trzeba, wezwijcie pogotowie. Ja mam jeszcze do was jedno pytanko. Czy kojarzycie taką stronę? Tak. Tak, kojarzymy. Nie kojarzę. Dobra, no to jest to ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy. I na tej stronie możecie znaleźć kontakt do każdej organizacji, która zajmuje się pomocą ofiar przemocy i przestępstw seksualnych. Ale co my właściwie tutaj robimy? Będziemy się uczyć. Ale czego? Samoobrony. Ale najpierw rozgrzewka. Pamiętajcie, że są profesjonalne sekcje, które przeprowadzają szkolenia z zakresu samoobrony. Takie kursy prowadzi też od czasu do czasu policja. Warto zapoznać się z ich ofertą. Nauczycie się na nich przede wszystkim tego, jak unikać zagrożenia i jak w sytuacji, gdy się w nim znajdziecie, skutecznie wzywać pomoc. Pamiętajcie, że samoobrona to też mówienie nie. Koniecznie nad tym popracujcie. Od razu lepiej. Po traumatycznych przejściach poszukajcie profesjonalnej pomocy u terapeuty albo psychologa, ale też znajdźcie miejsce, gdzie możecie się wyżyć. Co do samoobrony, wasza największa broń to świadomość zagrożenia. Nie zlikwidujecie wszystkich, ale możecie zminimalizować ryzyko. Jak? Na przykład napisać do bliskiej osoby, gdzie się umówiliście. Co jeszcze? Wybieraj miejsca, które dobrze znasz i w których czujesz się bezpiecznie. Umów się z koleżankami, żeby co jakiś czas dzwoniły i sprawdzały, czy wszystko u ciebie ok. Jeśli wybierasz się na imprezę, najlepiej nie idź sama. Nie zostawiaj napojów bez nadzoru i nie przyjmuj ich od nieznajomych. Zwracaj uwagę na zachowanie tych, z którymi przyszłaś. Jeśli zachowują się inaczej niż zwykle, interweniuj, a gdy trzeba, wezwij pomoc medyczną. Gdy wracasz do domu późno, wybieraj uczęszczane drogi. Zrezygnuj ze skrótów przez parki czy skwery. Jeśli masz w uszach słuchawki, ustaw głośność na takim poziomie, żebyś słyszała, co się dzieje dookoła ciebie. No i pamiętajcie, żeby stawiać wyraźne granice. Dobrze się spisaliście. Ale przecież nic nie zrobiliśmy. Właściwie to nie pomogliśmy. Do widzenia. Ale poczekajcie! Pamiętajcie, że na policji też macie konkretne prawa! Masz prawo do przesłuchania w miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie i masz zapewnioną swobodę wypowiedzi. A więc na przykład nie przechodni pokój. Przesłuchujący powinien zadawać jedynie takie pytania, które mają na celu ustalenie faktów. Możesz żądać, żeby przesłuchała cię osoba tej samej płci. Masz prawo do otrzymania wyjaśnień dotyczących kolejnych etapów postępowania i uzyskania informacji o dalszej pomocy, w tym badań, pomocy psychologicznej i prawnej. Powinnaś mieć zapewniony transport do placówki medycznej. Jeśli potrzebujesz, również do domu. Kochani, przerobiliśmy dzisiaj bardzo trudny temat i mam nadzieję, że chociaż trochę wam pomogliśmy. Pamiętajcie, wspierajcie, nie oceniajcie, mówcie nie i szanujcie nie innych. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się za tydzień. Bye!